Proszę wysłuchać ogłoszenia duszpasterskie. Dzisiaj czwarta niedziela Wielkiego Postu. Wszystkim solenizantom, jubilatom tego tygodnia życzymy łask Bożych i opieki Matki Najświętszej. Najlepsze życzenia składamy zwłaszcza Pani Patrycji, organistce, która w środę będzie obchodzić imieniny. Życzymy wielu łask Bożych, dalszego rozwoju talentu i wszelkiego dobra w pracy dla naszej wspólnoty i w życiu osobistym. W najbliższą sobotę, 16 marca, rozpoczynamy tegoroczne rekolekcje wielkopostne dla dorosłych. Pierwszym spotkaniem będzie msza święta dla osób starszych i chorych w sobotę o godzinie 16:30 w Górnym Kościele. Prosimy o pomoc osobom starszym w dotarciu do kościoła. Później o godzinie 18:30 msza święta wieczorna z nauką ogólną, o godzinie 20:00 konferencja dla młodzieży pracującej i studentów. Rekolekcje potrwają do przyszłej środy, a wygłosi je ksiądz dr Krzysztof Porosło, liturgista i ceniony duszpasterz akademicki, autor wielu publikacji. Serdecznie zapraszamy do udziału. W piątek zapraszamy na nabożeństwa Drogi Krzyżowej o godzinie 8:30, 17:00 dla dzieci, 17:45 i 20:00. Natomiast w niedzielę gorzkie żale z kazaniem pasyjnym o godzinie 16:00. Droga Krzyżowa w piątek 15 marca o godzinie 20:00 będzie miała wyjątkową formę. Zapraszamy na oratorium Ślad Losu, czyli rozważania przy muzyce, wykonań naszego chóru Cantate Domino i zaprzyjaźnionych muzyków. Zespół charytatywny rozprowadza dziś po każdej mszy świętej paschaliki i baranki wielkanocne. Prosimy o składanie datków na kwiaty i budowę Bożego Grobu do skarbonek wystawionych z przodu kościoła. Bóg zapłać za pomoc w przygotowaniu dekoracji na zbliżające się święta. W przyszłą niedzielę składka na tacę, jak w każdą trzecią niedzielę miesiąca, będzie w całości przeznaczona na duże inwestycje gospodarcze w naszej parafii, czyli na trwający remont okien, witraży i świetlików dachowych w kościele. Spotkanie do bierzmowania dla klas siódmych odbędzie się we wtorek 12 marca o 17:00 w kaplicy Matki Bożej. Natomiast spotkanie dla klas szóstych będzie ogłoszone po 20 marca. Na muzyczną Drogę Krzyżową zaprasza dzisiaj o godzinie 20:00 parafia Chrystusa Odkupiciela Człowieka przy ulicy Stelmachów. Dziś można kupić przy kościele miód. Wczoraj zmarł świętej pamięci Tadeusz Molendys, tata księdza Stanisława Molendysa, któremu składamy wyrazy współczucia i zapewniamy o modlitwie. Pogrzeb odbędzie się w sobotę 16 marca o godzinie 12:00 w Dobczycach. Osoby, które chciałyby skorzystać z przejazdu specjalnym autobusem, mogą zapisać się w zakrystii. Prośmy o miłosierdzie Boże również dla naszych parafian, którzy w ostatnim czasie odeszli do wieczności. Są to świętej pamięci Danuta Kramarczyk z ulicy Rusznikarskiej 15, Krystyna Biały z ulicy Rusznikarskiej 16, Tomasz Wawro z ulicy Wybickiego 1, Lucjan Cichopek z ulicy Łokietka 57b oraz Krystyna Herud z ulicy Opolskiej 55. Dobry Jezu, a nasz Panie, dobry Jezu, a nasz Panie, dobry Jezu, a nasz Panie, niech odpoczywają w pokoju wiecznym.